Witam was wszystkich, ja jestem Balzak i witam was w poradniku dotyczącym talioboju mitu. King's Isle zapowiedział, że najbliższy taliobój mitu nastąpi 14 marca. Jeżeli to oglądacie, to już się zaczął albo dopiero co się zacznie jutro. Także bez względnego przedłużania zapraszam was wszystkich do oglądania. Zacznijmy może od kart. Tutaj wyświetla wam listę, taką powiedzmy tier listę, kart, które nie są dostępne od zwykłych sprzedawców złotych kart, którzy są rozmieszczeni po całej spirali, tylko to są karty, które albo dropią z jakichś konkretnych przeciwników, bossów, albo po prostu od czasu do czasu da się je kupić na bazarze. Zacznijmy może oczywiście od tego, jak oceniałem te karty. Karty oceniałem od przydatności po uniwersalność w kupieniu, no i to, czy są mocne, czy są słabe. Jeżeli oczywiście chcecie przechodzić poziomy od 1 do 5, myślę, że karty do 7 pipsu max wam wystarczą, może 8, ale wydaje mi się, że karty od 1 do 7 są wystarczające. Natomiast od 6 piętra zwyż trzeba lecieć na kartach wysokiego poziomu, tak jak Lewiatan, który jest w Esce, Burzy Sowa, czy też po prostu Sereny. Zacznijmy może od jednych z najgorszych speli, których w ogóle bym nie polecał. I są to spele po właśnie za jednego pipsa, Wichrowy Wąż oraz Yoshimo za 5 pipsów. Dlaczego bym ich nie polecał? Wichrowy Wąż, jedyne na co by się wam przydał, to na zbijanie tarczy, którą daje Athena Bojowniczka. Do speli, jakie używają przeciwnicy, przejdziemy za jakiś czas. Natomiast spell Yoshimo bije strasznie mało damage'a jak na swoją wartość pipsów. Do daga, który jest umieszczony w tabelce C, zadaje o niebo lepszy damage, już nie wspominając, że może zadać maksymalny damage ze wszystkich czarów 5-pipsowych, także Yoshimo jest absolutnie niewarty zachodu. Na niższe piętra bardzo mógłbym polecić Wichrowego Ptaka, jeżeli nie chcecie klapować cały czas. Natomiast najlepszym z tego wszystkiego spellem będzie Robakobrzu, który zadaje 320 obrażeń. Tak samo Rozdzieracz Dusz zadaje tyle samo praktycznie co Wichrowy Rekin. Zadaje tam 10 punktów mniej damage'a, ale stałe 485 jest świetnym wynikiem. Ale na przykład fazę piątą bardzo bym polecał o niego bez zarazy. Jest to spell ultra łatwy do zdobycia, bijący 1000 damage'a. Nawet jak już nie uczestniczy w talioboju, to myślę, że ten spell jest świetny do PvP. To samo Krokopatra 5-pipsowa, która bije 830 obrażeń stałych. Więc nie dziwota, że umieściłem te dwa spele w kategorii S. Są to po prostu czary najlepsze. Jak już wspomniałem o czarach 8-pipsowych, no to warto wspomnieć właśnie o Lordzie Potężny Wichur, gdyż zadaje on bardzo podobny damage do Syren za jednego pipsa mniej. Oraz na czar Wichrowego Ifrita, który zadaje 1100 damage'a i minus 60 celności nakłada, co się bardzo przyda w talioboju. Teraz tak, na co należy uważać w talioboju? Począwszy od stage'a 4, przeciwnicy zaczynają wręcz spamić Minotaurem. Będą go tak długo używać, że można się po prostu załamać ilością używanych Minotaurów. I co gorsza, jedna tarcza tutaj nie wystarczy, więc trzeba cały czas mieć minimum te dwie tarcze. No ale przychodzi zawsze drugie piętro danej fazy i nagle okazuje się, że mamy dwóch przeciwników, którzy mogą spamić dwoma minotaurami. Moim tutaj taktyką byłoby dawanie sobie dwóch tarcz na jednego przeciwnika oraz branie odpierania mitów. Dlaczego? Jeżeli udamy odpieranie i przeciwnik akurat użyje Minotaura, zużyje swoje wszystkie pipsy na niego. Więc mamy na jakiś czas spokój. Co prawda jest jeszcze faza trzecia, gdzie przeciwnicy używają ogłuszania, ale myślę, że to nie będzie aż taki problem. Faza piąta to zniesienie czaru, ale to są tylko pułapki, więc w tym talioboju praktycznie będziemy polegać raczej na ostrzach niż na pułapkach. To tylko już z góry mówię. Natomiast faza 6 i 7 to jest po prostu dramat. Od fazy 6 leci trzęsienie ziemi. Najbardziej chyba irytujący wszystkich spell w całym Wizards 101.
Za 6 pipsów, co prawda nie bije to dużo, ale zniszczenie wszystkich ostrzy i wszystkich tarcz może być bardzo irytujące. Faza 7 to już wspomniana przeze mnie Atena Bojowniczka. Trzeba się przez nią jakoś przebić i myślę, że dlatego taki wichrowy wąż może być jakimś skutecznym kontrą. Natomiast uważam, że wichrowy wąż nie jest tutaj najlepszy. Według mnie już od tej fazy powinno się używać pomocników, takich jak Krokopatra czy też Brandon Wichury. Faza 8 no to przenikanie, czyli niszczymy tarcze, także jeżeli próbujecie się bronić przed Minotaurami, bo od fazy 4 do fazy 9 Minotaur leci non-stop, więc trzeba na to uważać. A już wspominamy o pomocnikach lub też minionach. Do Talioboju Wichury są tak właściwie trzech pomocników przydatnych. Jest to Brandon Wichury, którego spele właśnie wyświetlają wam się teraz. Jeżeli nie wiecie, jak zdobyć Brandona, to zaraz wam to pokażę. Idziemy do Polaris, idziemy do opuszczonej tajgi, no i tam już spotkamy Brandona. Brandon na 105 level, oczywiście trzeba mieć minimum ten 105 level, daje misję do wykonania, gdzie od razu na samym początku daje 7 kart samego siebie na wszystkie szkoły, czyli pomocnicy na wszystkie szkoły. Jednakże, jeżeli ktoś chce farmić te złote karty, bo się da, daje on bardzo trudnego bossa do pokonania w Smoczostanie. Ten boss ma się 40 tysięcy zdrowia i na niego trzeba głównie używać pułapek. Ale nie jest to zły boss, bo ma 100% szans na złotą kartę Brandona. Także jeżeli ktoś chce, to polecam go farmić. Ale od Brandona jeszcze lepszym wyborem będzie Krokopatra. Pochodzi ona z ręki zagłady, czyli paczki, która jest za korony. Niestety teraz jest ona niedostępna, ale jeżeli ma się bardzo duże szczęście, takie jak ja miałem, można ją nabyć spokojnie na bazarze. Ma ona najlepsze czary, może używać czarów nawet do 7 pipsów, krytuje, ma dużo HP, jest skuteczna. Oczywiście takim też może być rozwiązanie niby Arend Gaelstrom, tylko Gaelstrom pochodzi z paczki uliczni wojownicy i nie jest tak dobry. On jest nawet gorszy jak Brandon, ale jeżeli powiedzmy nie macie Brandona, otwieraliście paczki, żeby zdobyć na przykład peta albo jakąś broń czy też motocykl, no to myślę, że te złote karty się jak najbardziej przydadzą. Pet albo też zwierzak. Myślę, że nie będę tutaj polecać petów, które mają tak zwane will casty, czyli odbyto trening, to u nas w języku polskim się nazywa. Tylko ja bym polecał po prostu pety, które mają tak minimum te 3-4 leczenia. Myślę, że to będzie najbardziej sensowne, a skupić się po prostu na normalnym biciu przeciwniku. No więc ktoś pewnie się teraz zapyta, a jak układać te wszystkie karty? I co ja bym zrobił daną sytuację? Tego jest bardzo dużo i dostosowywanie się je w danej chwili, czyli fazy i tak dalej, no to już sami musicie też pomyśleć. Ale pod filmem znajdziecie link prowadzący do dwóch plików dokumentalnych. Jeden jest pochodzenia angielskiego, jest to z kanału Ferrycorda, czy tam już ma nick Hevestusa, który był oryginalną osobą, która nagrała te pierwsze poradniki dotyczące całych taliobojów. Natomiast ja też dla tutaj naszych rodzimych Polaków zrobiłem polską nazwę i to, co przynajmniej na teraz używają przeciwnicy, bo jednak trochę europejskie serwery pod względem czarów różnią się oczywiście od amerykańskich, co nie powinno być chyba żadnym zaskoczeniem. Także myślę, że to byłoby chyba na tyle, jeżeli chodzi o talię bójmitu, także mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał. Zapraszam was wszystkich do oglądania pozostałych moich materiałów, wyczekujcie ich. I co, żegnam się z wami, do usłyszenia, cześć!